I witaj ci ludzie, cześć. Ja jestem Nexos, to jest kolejny odcinek i dziś postanowiłem spróbować swoich sił w nowym dodatku do Hearthstone'a, w sumie nowej aktualizacji, która nazywa się Pradawni Przedwieczni Bogowie, czy coś w tym stylu, jeżeli przetłumaczymy to na polski. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć historii tego dodatku oraz historii tych właśnie pradawnych istot, zapraszam was w prawy górny róg. Natomiast właśnie korzystając z hype'u i fali tego, że dużo osób w to gra, postanowiłem, że też dzięki temu nowemu trybowi, który się pojawił, nazywa się on Standard, pogramy sobie po prostu troszeczkę Hearthstone'a, no i postaram się wykonać dzisiaj zadanie, które polega na tym, że trzeba wygrać 7 meczów właśnie w tym trybie standardowym. Większość moich deków tutaj praktycznie nie jest sprawna i nie jest możliwa do tego, żeby nimi grać, natomiast mam tutaj na przykład Paladyna, który całkiem dobrze się nadaje i postanowiłem, że właśnie spróbujemy tym Paladynem wygrać parę rozgrywek. Więc wiem, jestem słaby w Hearthstone'a, jestem bardzo słaby w Hearthstone'a, moja ranga to zazwyczaj jakiś murlok drewniany czy coś w tym stylu, natomiast dowiecie, jak się nie będzie grało, to się nie nauczysz grać, tak? No to co, jedziemy i już od razu wymieniamy całą rękę, raczej to nie jest ręka, którą chcielibyśmy wykorzystać. Na pewno to też nie jest najlepszy deck, jakby to wiem, to jest po prostu tragedia. Przykładowo trendowa tego gnoma się nie używa, ponieważ został on znerfiony. Ogólnie on nigdy nie był jakąś taką przegenialną kartą. Natomiast mówię, po prostu dopóki ja nie wygram tych 7 meczów, nie zdobędę wszystkich darmowych pakietów, to nie będę ich otwierał. Dopiero później będę starał się jakby te wszystkie karty, które są mi niepotrzebne, wymieniać i tak dalej, i tak dalej. Będziemy coś tutaj robić. No i teraz pojawia się odwieczna zagadka, czy chcemy. Powiem wam tak, ostatnio robiłem bardzo agresywne deki na trendowatym gnomie. To był trendowaty, wiecie co, spróbujemy zrobić, ten dla Beki. Po prostu to będzie dla Beki, to jest po prostu, słuchajcie, to jest 20 ranga, okej? Okay? Jakby nie oczekujcie ode mnie zbyt wiele. Wydaje mi się, że w tym momencie wszyscy weterani Hearthstone'a po prostu płaczą i leci im taka łza słona. Ogólnie wraz z tym nowym standardowym trybem jest to kolejna szansa dla mnie, czy też właśnie pierwsza szansa od lat, która jest mi dana, aby móc troszeczkę w tego Hearthstone'a pograć i wrócić do gry, ponieważ ja miałem taki problem z tą grą, że no niestety, kurde, jakbym miał jeden manet, to bym go jeszcze uratował, no nic, w każdym razie agresywnie mu jeszcze trochę przypieprzymy tutaj. Właśnie przez to, że dużo osób miało tak strasznie dużo kart przeróżnych, wiecie, jakieś tam przeróżne karty z dodatków, z jakichś tam innych rzeczy, że ja po prostu w którymś momencie nie byłem w stanie kompletnie nic zrobić, bo po prostu ludzie mieli lepsze karty ode mnie. Wiem, że zwykłym deckiem też da się grać, natomiast po prostu czasami były takie sytuacje, gdzie rzeczywiście ginąłem przez to, że no po prostu miałem słabe karty. No dobra, co my chcemy zrobić? Srebrytowego czempiona używać nie będziemy. Dać mu 5-5 Dark Królów. Agresywnie jedziemy? Dobra, jedziemy agresywnie, słuchajcie, to ma być agresywny deck, to mamy tym po prostu pingać go cały czas, zobaczcie, że już ma 15 HP, jest dopiero czwarta tura. Jolo, zobaczymy, co ten mag zrobi. A, wiedziałem, kurde, że coś mi tutaj będzie próbował robić. Czy on jeszcze tutaj coś zrobi? Nie, chyba nie udało mu się, dobra. Okej, na tą sytuację jesteśmy w stanie tutaj zaradzić, chyba, tak? Tą kartę mam w ogóle, tego nożownika muszę odczarować, z tego co wiem dostanę 800 proszku, jakby za te karty, które zostały znerfione, dostaje się pełny zwrot kosztów, z tego co pamiętam. No nic, chyba zrobimy coś w tym stylu po prostu, żeby nam tego naszego, kurde, maga nie zabił. No i mamy tutaj jakiegoś ten, no dobra, jolo. O ja pierdzielę. Co to ma być? To jest jakaś nowa karta? Psychotron, prowokacja bosk... O, wow. O kurde. No to powiem wam, że ciekawie, bardzo ciekawie. No nic, jesteśmy w stanie tutaj chyba, jesteśmy w stanie tutaj to zdziałać. Okej, okay, nawet widzę, jak tutaj rysuje nam się ciekawa perspektywa całkiem. Zrobimy to w ten sposób, że czekajcie, to tutaj, to tu. Dobra, proszę bardzo, srebrytowy champion w dłoń. Zabijemy go sobie tutaj, mamy dwa many, więc ja bym sobie rzucił jeszcze tutaj tego nożownika. Mogłem dorzucić mu 3 ataku, ale cóż, będziemy w następnej rundzie kombinować. Jeżeli tak sobie patrzę, rysuje mi się tutaj lethal, czyli śmierć mi się rysuje 5. Tak, jeżeli tutaj nic nie zrobi ten koleś, to kurde, nam się szykuje zwycięstwo. Sekrecik, mhm. No dobra, w takim razie zobaczmy. 5.
7. Hmm. Ciekawie, ciekawie, co tutaj nam się zrobi. Okej, czekajcie. Co to może być za sekret? Ja się w sekretach się kompletnie nie znam. Ja cię pierdzielę, to jest to, jak nubek zaczyna grać w Hearthstone'a. Czekajcie, no może mieć jakiś counter spell, ale to możemy zweryfikować. Uwaga, tym chcemy zweryfikować. Zweryfikujmy. To nie jest counter spell. To może być ice block. No jak zrobimy w ten sposób, uwaga. Dobra, zróbmy sobie w ten sposób. To zniszczmy, przyzwijmy i uwaga, co to jest? Dobra, czekajcie. Uderzenie. A, wygraliśmy. No właśnie, ten moment, w którym... Zwycięstwo, 10 golda i kolejny progres w zadaniu. Tak mi się wydaje. Tak, 7 na 2, lecimy dalej. Aż się tak kompromituje grając w Hearthstone'a, po prostu, kurde, mieć legal i kurde, jeszcze myśleć, że się przegra. Rexar! Okej, okay, zobaczymy. Znowu jakaś genialna łapa nam się trafiła. Okej, okay, taka może być. Taka łapa może być. Ja bym w sumie równość wyrzucił. O, to będzie takie troszeczkę późne. Takie ma ładne serduszkowe karty z piorniczka. Normalnie mam ochotę ugryźć tego, kurde, wziąć kęsa jego karty. Dobra, standardowo, słuchajcie, robimy trendowaty wpierdel. Ten trendowaty gnom, co ja nim robiłem, to jest masakra. Jeden trendowaty gnom, potrafiłem go przeciągnąć przez całą grę. To jest po prostu magiczne. Oh fuck, jak zwykle coś psuje. Kurde, mój jakiś dżin może tu wyjdzie stąd. Spełnij moje życzenia. Czy jesteś moim panem? O, what the? Co on zbuffował? A to jest ta nowa mechanika w tym dodatku, która polega na tym, że tutaj to działa tak, że tam się chyba cały czas buffuje tego Cthuna i on wychodzi wtedy 20 na 20 i takie macie. Mam przerąbane. Co my chcemy tu zrobić? Znaczy, my chcemy pieniążka wrzucić i prowokację. Możemy zrobić w ten sposób. Ciul. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bardzo, ale to bardzo dużo osób gra teraz w Hearthstone'a i powiem wam, że to jakby... Gdziekolwiek nie wejdę, o proszę bardzo, co my tu mamy. Gdziekolwiek nie wejdę, to ludzie po prostu są mistrzami w tą grę. I to jest z jednej strony fajne, ale z drugiej strony smutne. Dla mnie, bo znaczy to jest fajne tak, że ludzie gdzieś tam uczą się grać w tą grę. Jest naprawdę dużo osób, wydaje mi się, że to przez tą dostępność. Dobra, zastanówmy się, co my chcielibyśmy sobie w ogóle uczynić. Możemy zrobić sobie taki myczek, że zabijemy sobie taunta, mając taunta. To jest jakby zjeść ciastko i mieć ciastko. Więc zróbmy sobie tak. To w ogóle czuję się, jakbym robił jakieś błędy. No nic, w każdym razie mówię. Człowiek na błędach się uczy, a dlaczego na błędach się uczy, już wam powiem. No bo błędy tak wpływają na człowieka strasznie, nie? Jakby więcej pamiętamy takich negatywnych rzeczy. Znaczy czasami dużo... Nie, w sumie nie, to rzeczy w drugą stronę działa. Dobra, założę się, że to teraz tutaj to jest nic innego jak... Wiecie co? Jeżeli to jest explosive trap, to ja bardzo chętnie wyrzucę to, tego gościa. Uwaga. Okej, to jest explosive trap. YOLO, to zostanie mi zbuffowany mój koleś i tak by zginęli, więc YOLO, a tutaj będę miał w sumie 5 ataku. O ile mi go nie zabije, to będzie całkiem nieźle. Wracając do wcześniejszej myśli. Po prostu przegrane na nas wpływają. Niektórzy się poddają, a niektórzy po prostu ten... No proszę, zadaj 2 punkty obrażeń. Ja cię nie wierzę, co to za jakaś panda czcząca Cthuna. Dobra, teraz to będą węże jak nic. Widziałem, że to durne węże będą. A nie! Woo! Okej, okay, witamy kartę, którą nigdy nie użyję. Już nigdy. Rzućmy, co mamy. Choć sobie mogą tego motylka nie wyrzucać z jednej strony. RNG. Okej, okay, powiem wam, że ten koleś robi się niebezpieczny. I bardzo wkurzający. Więc teraz... powiem wam tak, spróbujemy pójść trochę face, wiecie, bo jakby jak nie ma face'a, to po prostu jest nudno strasznie. Więc there is no face, no place. No face, no place. Boo! Mój przeciwnik, aha, no właśnie. Boże. Zrobimy sobie coś takiego i teraz... Mówiłem, face, lecimy ostro. Dobra, następna tura, możliwe, że to będzie lethal. Jeżeli dobrze liczę, czekajcie, moje zdolności matematyczne, uwaga. 4, 8, okej, okay, dobra, to już widzę, co stracimy tutaj. Oni, to jest groźne, czekajcie, czyli 2, 3, 1. Stracę 2.
Poszedł face mocno, dobra, zobaczmy, mamy 5. Okej, mamy, uwaga, przeliczmy sobie, mamy 8. Czyli tak, mamy 5, tu będzie 9, 12. Okej, dobra, to będzie, dobrze liczę, nie? Czekajcie, 5, 9, 12. Tak, dobrze, dobrze liczę, czyli będzie kill. Słuchajcie, tutaj będzie killzorg, jak nic. Więc po prostu robimy sobie tak. Robimy sobie, powiedzmy, tak. Prosto w ryło! No i ciul, i rzucę sobie jeszcze tego gościa. YOLO! Rzuciłem go jednak. Koleś najprawdopodobniej już zginął, no chyba, że ma 19 obrażeń i jakiś kytun teraz by mu wyszedł i by mnie zarżnął z szarżą. Ja nie wiem, jak ta karta działa. W każdym razie... Aha, dobra, on dobrał kartę. Mamy tutaj po prostu... No nie, to jest koniec, on przegrał. GG. No zaraz pęknie. BOOM! Mówiłem, że pęknie. To jest po prostu zdumiewające. Zawsze przegrywam non-stop. Włączyłem nagrywanie, tutaj jest chyba jakiś inny ten, inna mechanika. Zawsze jak włączałem nagrywanie, to kompletnie nic mi nie wychodziło. Dzisiaj jest jakiś dobry dzień. Myślę, że na mnie Yogg-Saron patrzy. Ile tych Rexarów się tu porobiło? No. Okej, mamy całą rękę do wymiany. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, może coś tam padnie. No kurde, trendowaty wpierdziel się szykuje. To będzie piękne, ej. To będzie, o jacie, ale to będzie ładne. Dobra, wiecie co? Zrobimy... Zobaczymy, jak nam się uda. Zobaczymy, jak nam się uda. Zasłonię go tauntem i będę robił trendowate gnomy i będę później buffował. Będzie świetnie. Będzie dobrze, coś mi się wydaje. Okej, tu mógłbym użyć teoretycznie to plus face polecieć, ale zrobimy sobie tak, w następnej rundzie będziemy sobie kombinować. Tutaj będzie, zobaczcie... Grubiański sierżant, proszę bardzo. Super. Ogólnie jeżeli chodzi o Hearthstone'a, to zamierzam troszeczkę popracować nad swoimi umiejętnościami, więc na przestrzeni kolejnych paru dni, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, czy coś chcielibyście zobaczyć Hearthstone'a, jak sobie po prostu pogrywam. A wiecie, czasem to jest beka. Okej, dobra, świetnie. Zaraz, Orly Luke. No to moje plany wszystkie zostały zniszczone, ale do czego trzeba się przyzwyczaić. Ech, straszna rzecz. Dobra, trendowaty gnom plus, wiecie co, dobra. Albo nie, albo... dobra, niech będzie. Co to zdecydowanie. Dlatego chciałem sobie troszeczkę ponagrywać tego Hearthstone'a, moje przygody poniekąd. Jak widzicie, ja się kręcę wokół rank gdzieś tam 20, 18, nawet czasem gorzej. Natomiast kto wie, może jakiś talent we mnie siedzi, jaki bym się wykluł, wiecie, jak z jajeczka czy coś. To by było całkiem ciekawe. No kurde, rozstrzelał mi mojego gościa. To losowemu przeciwnikowi, aha, dobra, czyli to już jest... moglibyśmy tutaj rzucić w niego młotkiem. Byłby spokój teoretycznie. No chyba, że chcemy zrobić... To jeden obrażeń, to mi się nie opłaca, to też jeden obrażeń, też mi się nie opłaca. Wiecie co, rzucę w niego młotkiem. Ciul, trudno się mówi. Nie, ja miałem Mówiłem, że coś się dzisiaj do mnie uśmiecha. Wow, jeździ na tym elefancie. Wygrał. I co to się teraz stanie? Dobrał kartę. Aha, okej. Już teraz widzicie, o co mi chodziło z tym, że ten... dobra, wiecie co? Robimy YOLO. Mówię, to jest trendowaty wpierdziel. To musi być push, powiem wam. Jak nie będzie push, to... No risk, no life, czy coś. Okej. No nic, nie jesteśmy na aż tak straconej pozycji, jak mi się wydawało. Zostawmy sobie tak, zobaczymy, czy będzie czyścił, czy nie będzie czyścił. No nie, ten gnój, ja pierdzielę. Nie dość, że wkurzatron był wkurzający, to teraz jeszcze dołożyli jakiegoś takiego jeszcze bardziej wkurzającego. Mądrze to rozegraj, Nexus, błagam cię. Nie wiem, co to wykombinowałem, to w ogóle dla mnie kod Da Vinci. Spokojnie, naszym asem w rękawie jest tutaj uzdrowienie za 6 punktów. No nie, nie, tylko nie to. Poszedł, zrobił to, groźny, kurde. YOLO, uleczmy się, bo coś czuję, że to może być słabo. Błagam tylko, żeby on go nie zabił, ja nie mam kart na ręce. Gdzie jest mój top deck? Oh shit, kurde, ja mówiłem wam, że ja to wszystko zniszczę. A, no to ten, wiecie, przegrałem. Chyba przegrałem przecież.
No co to za karta? Skąd to na zew ostępów? Przyzwij wszystkich trzech zwierzęcych... Przeliczmy to. 5, 10, 12. Przegrałem. Okej, dobra. Teraz przegrałem. A nie. Nie, przegrałem! No nic, niestety czasem tak bywa, że trzeba przegrać. W każdym razie mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Był to właśnie gameplay z nowego dodatku właśnie Przedwieczni Bogowie. Wiem, że jeszcze żadnych kart jakichś specjalnych nie miałem, natomiast te resztę tutaj moich wygranych na to, żeby zdobyć te ostatnie 5 pakietów zrobię sobie już poza ekranem, no ale zrobię jeszcze jakiś unboxing tych pakietów. Te 13 pakietów wiem, że to nie jest dużo, natomiast taki mini unboxing. Nie zamierzam wydawać pieniędzy na tą grę, bo to i tak gram za słabo, może w przyszłości zrobię jakieś większe openingi. W każdym razie ja już wyłączam tą grę, bo jest mi smutno i pewnie większość osób chce, żebym tą grę wyłączył. W każdym razie, tak jak już mówiłem, jeżeli się podobało, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół, no i napiszcie w komentarzach i tak dalej, coś tam. No i właśnie, i w prawym górnym rogu możecie zobaczyć sobie historię Przedwiecznych Bogów, Cthun, Yogg-Saron, Yasharash, wszystkie te ci starzy bogowie, ich historia i dlaczego są tacy, jacy są, tak dalej. Więc do zobaczenia, trzymajcie się, pa, pa, cześć!